Autorka tej wystawy historię wycina. Polskie obyczaje i tradycje ludowe przedstawia za pomocą papieru i nożyczek. Po przejściu na emeryturę Kazimiera Balcerzak postanowiła rozwinąć zdolności manualne i rozpocząć przygodę z wycinaniem. 40 ponad prac jej autorstwa. Pani związana z naszym muzeum poprzez konkurs sztuki ludowej, którego jesteśmy organizatorami co 3 lata, kolejna edycja. 3 ostatnie edycje poświęcone były wycinance i właśnie pani Balcerzak brała udział w tych konkursach na zawsze. Na każdym była nagradzana. Jej wycinanki biorą też udział w projekcie Podróże Wycinanek, też organizowanym przez nasze muzeum, także silnie związana z naszym muzeum, dlatego pokazujemy właśnie jej pracę u nas. Kazimiera Balcerzak nazywana jest mistrzynią wycinania drobnych elementów, idealnie wkomponowanych w całość dzieła. Każda z prac artystki przedstawia coś wyjątkowego. Pani Kazimiera w swoich pracach lubi przypominać historię Polski. Mamy chrzest Polski tutaj na wystawie wycięty. Mamy odzyskanie niepodległości i w 100. rocznicę, która za niedługo przypadnie, cudu nad Wisłą, czyli Bitwy Warszawskiej. Ale oprócz tego możemy zobaczyć tradycyjne wycinanki sieradzkie, takie jak rózgi, jak mazury, jak cacka. W tej formie tradycyjnej cacek sieradzkich są wpisane różne też scenki religijne, ale też na przykład obrzędów ludowych, tak jak śmigus dyngus czy chodzenie z kogutem. Wystawę można oglądać do 27 września w gmachu Zagrody Włościańskiej w Parku Staszica.